Pana Janka. W nagrodę, że jest tak ciepło, a wszyscy tu jesteśmy tacy wytrwali, to pojedziemy dzisiaj nie na rowerze, nie w ciepłe, tylko troszeczkę w chłodniejsze kraje. Myślę, że będzie nam tutaj troszeczkę chłodniej i przyjemniej. Mogę już przekazać, tak? Jeszcze chwilę damy, tak? Niech pan pocznie. Byście się przesunęli tak o jedno, a nie ma już jednego, przepraszam, są takie tacy szczupli jeszcze. Ewentualnie z tubem, słuchajcie, a możecie się o jedno przesunąć w tamtą stronę? To znaczy oni tu posiedzieć, żeby lepiej widzieć. Przepraszam. Aha, super, dziękuję. No tak, bo żebym ja nie zasłaniał. Dziękuję za wyrozumiałość. Przedstawię kilka obrazków. Tak będzie dobrze. Wyjazdu z wyprawy, z której się śmieję, że do dzisiaj się jeszcze nie rozpakowałem, ponieważ zaginął mi bagaż na przesiadce. Mianowicie jest to już taki cykl wypraw zimowych z moim przyjacielem Krzysztofem Paulem. Mamy taką małą różnicę wieku, ja mam 24 lata, on ma 78 w tej chwili. I od 3 lat razem wspólnie jeździmy na różne zimowe wyprawy. Zaczęliśmy od... Przepraszam, mikrofon może? Słucham. Ma być? Dobrze słychać? Tak, czy mikrofon? Dobrze. Mikrofon. Dobrze, to robimy 21. Jak technicznie jesteśmy przygotowani. Raz. Słuchajcie? Tak. Był właśnie taki cykl tych zimowych wypraw. Rozpoczęliśmy pierwszą wyprawę, na którą ja zostałem zaproszony przez Krzysztofa. Pojechaliśmy na wewnętrzne Morze Estońskie. Tak naprawdę jest to cieśnina na Bałtyku, nazywa się Wajna Meri. W zeszłym roku mieliśmy naprawdę taką wspaniałą zimową wyprawę. Już w 3 osoby, jeszcze z Krzysztofem do Biało. Przemierzyliśmy z Finlandii do Szwecji za Zatokę Botnijską po lodzie. W linii prostej jest to mniej więcej 160 km, więc zrobiliśmy takim lekkim łukiem po północy 190 km przez 9 dni, ponieważ jest na tyle duży to akwen, że ten lód, mimo że jest gruby do metra grubości, przy dużych wiatrach pęka i przemieszcza się i potrafią być otwarte wody. W tym roku postanowiliśmy, tak jak cyklicznie, coraz bardziej na północ, prawie już na samą północ Europy kontynentalnej, do Laponii. No, Laponia jest to bardzo ciekawa kraina, która ręką tak zaznaczy mniej więcej, jaki zakres terenów zajmuje, od Norwegii, Szwecji. Przy Finlandii mniej więcej od powyżej miejscowości Oulu przy miejscowości Kemi na wschód idzie, obejmuje ten cały teren. My polecieliśmy dwoma przesiadkami, jedną przesiadką w Warszawie, drugą przesiadką nocną w Helsinkach do miejscowości Iwalo. Mieliśmy taki zaplanowany projekt, żeby przez 2 tygodnie przemierzyć przede wszystkim jezioro Inari. Jest to jedno z największych jezior z całej Skandynawii. W Laponii, Skandynawii nie, bo to mamy większe w Szwecji. To jezioro jest naprawdę olbrzymie i linia brzegowa tego jeziora to jest 1000 km. Dla porównania Bałtyk ma 8100 km linii brzegowej, więc no, daje to pewne wyobrażenie. Choć tego, po tym jeziorze wcale nie widać, że ono jest takie olbrzymie, ponieważ ten akwen nie jest jakiś rozległy, otwarty, jest dosłownie tysiące wysp, które są większe, mniejsze, więc to wybrzeże jest mocno rozczłonkowane. I tak od miejscowości Iwalo przez piękne to jezioro Inari naszym planem było dotrzeć do miejscowości Kirtines. Jest to na północy norweskiej Laponii. Słucham.
To jest zdjęcie satelitarne tego jeziora Inari. Zobaczyć to wszystko, to są wyspy, które jak szliśmy na zdjęciach dalej, będzie widać praktycznie cały czas ten krajobraz się zmieniał. Nie był taki, no dla niektórych mógłby być monotony. Jak szliśmy przez Zatokę Botnicką w zeszłym roku, to praktycznie przez 9 dni mieliśmy przepiękne takie widoki, bezkresne, bez jakiegoś specjalnego punktu odniesienia. A tu było zupełnie inaczej. Przeszliśmy to jezioro, później zaczęliśmy system jezior przez już takie pagórki przechodzić przez granicę, przekroczyliśmy granicę fińsko-norweską i mieliśmy takie fajne plany. Tutaj widać fiordy, takie dosyć mocno zachodzące na południe, więc mieliśmy nadzieję, że ciepły prąd wodny, morski, a Golfstrom oraz prąd norweski, które zawijają od północy, od Nordkapu tutaj na południowy wschód, aż tak mocno się nie wdzierają w te fiordy, będzie można takimi fiordami dojść do miejscowości Kirkenes. No niestety wyszło inaczej. Się okazuje, że ten prąd jest na tyle ciepły, że praktycznie w ogóle to nie zamarza, ten akwen. I musieliśmy, tak jak widać na spuśćkę, przez płaskowyże, przez góry przejść do tej miejscowości. To jest Krzysztof Pał. Bardzo fajna postać. Ja się wiele od Krzysztofa uczę na takich wyjazdach. Tak jak mówię, ma 78 lat. Krzepę ma dużą, chociaż jak w tą stronę lecieliśmy samolotem, miał mały przypadek zdrowotny i musiał w szpitalu wylądować, ale już na drugi dzień 30 km na nartach z problemem robił. No 11 lat temu był na biegunie północnym jako jeden z najstarszych osób na świecie. Ciekawa osoba. Drugą postacią był Leif Wedleit. Jest to osoba, która też co roku, przeważnie na samotne takie wyprawy na północ, wybiera się. No w tym roku postanowiliśmy połączyć siły. Tracąc ten jeden dzień przez problemy zdrowotne Krzyśka, zostało już tam 13 dni, w sumie przez 12 dni maszerowaliśmy. Rozpoczęliśmy poniżej tej miejscowości Iwalo, idąc po takiej potężnej rzece, która miejscami miała taką szerokość jak Wisła. No, ale ciekawe jest to, że ten lód był bardzo gruby, mniej więcej do 1,5 metra grubości. W jednym miejscu pod mostem był ten lód śnieg odsłonięty i widać było, jak ten lód praktycznie pod nartami się nie kończył. Więc nie było żadnego niebezpieczeństwa, że powpadamy do wody czy popękamy. Tu chciałbym zwrócić uwagę na strukturę tego śniegu. To już nie jest naturalna struktura śnieżna. To wszystko jest rozjeżdżone przez skutery. Praktycznie każdy z miejscowych samów posiada skuter. Po lodzie najszybszą drogą się w ten sposób poruszają. Mieliśmy wcześniej zaplanowane, że będziemy szli tak jak nam się zachce, po tych akwenach śnieżnych, lodowych. Jednak co się okazało, jesteśmy tak bardzo na północ. To jest, trzeba zaznaczyć, że to jest subarktyka, więc ten śnieg zupełnie inaczej wygląda niż u nas. Jak szliśmy na przełaj, poza takimi utartymi szlakami, to dosłownie powyżej nawet kolan potrafiliśmy się zapaść. A ciągnąc takie pulki, które... Ja miałem pulki, które ważyły 40 kg. Lech miał pulki, które ważyły dużo za dużo, według mnie 60 kg. To przypuszczam, że to było bardzo mordercze. Przy rzece są oznakowania dla skuterów, dzięki czemu jak się poruszaliśmy, była jakaś zadymka, śnieżyca, nie było absolutnie żadnego problemu z nawigacją. Czasami nawet do 300 metrów było ograniczenie widoczności, ale te tyrki są postawione co 100 metrów, więc jak była śnieżyca, to widać było ewidentnie, że to jest 300-metrowa widoczność. No jak widać było na nartach, też nie można było się rozpędzać, 40 km ograniczenia. Dotarliśmy do miejscowości Iwalo. Iwalo i Inari są takie dwie miejscowości nad tym jeziorem, które są takimi centrami kulturowymi Samów. Co jakiś czas, jak są skrzyżowania tych dróg, to nie tylko są drogi skuterowe, ale przede wszystkim są ukierunkowane.
na te pojazdy. Widać takie tabliczki, w którą stronę jechać, ile kilometrów. Bardzo sympatycznie to wszystko jest przygotowane. Co jakiś czas spotykaliśmy wycieczki skuterowe. Jak był weekend, sobota, niedziela, to duża ilość autochtonów, tak, lokalesów wyjeżdżała na tymi skuterami po to, żeby po prostu pojechać świdrem, wywiercić w lodzie otwór i łowić ryby. Tutaj jest przykład taki, tu przyjechało 20 skuterów. Ten region północnej Laponii jest kapitalnie rozreklamowany, przygotowany infrastrukturą turystyczną, właśnie pod turystów. Można w firmie, która się nazywa, bardzo łatwo skojarzyć, o co chodzi w niej, na Turist Safaris, jeździć takim skuterem po jeziorze, po lodzie przez dzień, dwa, szukając reniferów, szukając zorzy polarnej. Wypożyczenie prywatne takiego skutera to jest na przykład 600 zł na dobę. Bez prawa jazdy można jeździć, nie ma z tym żadnego problemu. Tak, mnie to na tych zdjęć praktycznie nie ma, w większości te zdjęcia są przeze mnie zrobione. Słońce, jak szliśmy 12 dni, praktycznie dzień w dzień, paliło potworne słońce, wróciliśmy opaleni jak z Majorki, więc wcale nie trzeba do ciepłych krajów jeździć, żeby się ładnie opalić. No dla przykładu, słońce było na tyle mocne, że ja wróciłem z poparzeniami na dłoniach. Jednego dnia zdjąłem rękawiczki, nieświadomy, że to słońce tak może mocno operować, i skończyłem z bąblami na dłoniach. Na szczęście po paru dniach to przeszło. 15-20 stopni nad horyzontem to słońce maksymalnie wschodziło. Również nocami, tak, że byliśmy po 19 marca, czyli już wiosna kalendarzowa. Mimo, że dla nas to zima, a dla Lapończyków, jak z nimi rozmawialiśmy, to oni się śmiali, że to już lato przyszło. To również słońce, można powiedzieć, że zaczynało się białe noce. Wchodziło słońce nocą pod horyzontem, również do 20 stopni pod horyzont zachodziło. Jak to na kolejnych zdjęciach będzie widać, praktycznie było jasno nocami. Przy rzece, takim jak i na wyspach, co jakiś czas są chatki traperskie. Przypuszczam, że nie są zamknięte, w razie jakiegoś niebezpieczeństwa, potrzeby można skorzystać z takiej chatki. Nastawienie ludności, ludzi północy zupełnie inne niż na przykład w naszym kraju, są bardzo przyjaźnie nastawieni. No fakt, że kraj jest rozległy, i Norwegia, i Szwecja, i Finlandia, ludzi w tym kraju jest nie za dużo, ale są bardzo sympatycznie nastawieni. Więc ja by się skorzystało z takiego miejsca do spania, to przypuszczam, że no w cudzysłowie nikt z Sikerów by na nas nie wyskoczył, mimo że to jest czyjaś prywatna własność. Kierowaliśmy się na północny wschód, tak żeby się nie zmęczyć. Przeważnie stawaliśmy o 6 rano, wiedząc, że mamy tyle dni marszu. Znaczy założenia kilometrażowe nie były za duże, a dni mieliśmy aż nadto, więc później mieliśmy problem, co z tymi dniami zrobić, które nam zostały, jak już przeszliśmy. Spokojnie o 6 rano stawaliśmy, do 2 godzin się zwijaliśmy. Tak o 8 godzinie byliśmy na nogach, a trzeba zwrócić uwagę, że jeśli trzeba się sprężyć, to z Krzysztofem potrafimy już tak w godzinę 15 minut się zwinąć zimą z jedzeniem, ze śpiworem, z karimatami. To jest taki dobry wynik, a to jest taki przykład, że no to była wycieczka na luzie. Tu jest przykład takiego postoju południowego. Mieliśmy żywności mniej więcej około 10 kg. Żywność na południowy posiłek i wieczorny to były liofilizaty. To jest żywność odwodniona. Taką żywność też kosmonauci używają. No, my już ją sprawdzamy od paru lat na wyjazdach. Ja miałem też na letnim wyjeździe. Jest naprawdę dobra, kaloryczna. No, takie smakołyki jak stroganoff, spaghetti, groch z kapustą, no, już pobudzają wyobraźnię i rzeczywiście były to smaczne rzeczy. I pierwsze takie spotkania bezpośrednie z miejscowymi. Niektórzy się nie różnią tymi rysami od nas za bardzo. Niektórzy mają rysy typowe dla ludzi z północy. Tu było bardzo ciekawe spotkanie. Ta pani za bardzo, no praktycznie w ogóle po angielsku nie mówiła. Chyba z 20 minut próbowaliśmy się porozumieć, o co chodzi, dlaczego my chodzimy,
dlaczego mamy narty, a na przykład nie takie sanki jak ta pani, która sobie od domu na spacer bądź na zakupy, jak na hulajnodze, na takich sankach może się przemieścić, zakupy na ławeczce posadzić, bądź się zmęczy odpocząć. No ja się dowiedziałam, że idziemy do tej miejscowości, po środku jest nazwa już trochę zasunięta, i głową Seret Jarni, to jest 96 km. Mieliśmy w planach przejść więcej, było prawie 200. No to tak w tym momencie uśmiechnęła się do nas, pokazała najpierw na mnie, powiedziała crazy, później na Krzyśka crazy, na Lecha crazy, a na siebie normal. No i w ten sposób się dogadaliśmy, że my jesteśmy crazy. No przepiękne zachody słońca, niestety jest dzisiaj na tyle jasno, że te zdjęcia nie są tak, ta głębia wyciągnięta, ale jest to coś pięknego, wieczorami mniej więcej o 17:30 staraliśmy się znaleźć już miejsce na nocleg, a to słońce zachodziło nie gwałtownie, tylko przez bardzo długi czas, do 22:00, 23:00 jeszcze widać było blaski od samego słońca. No wydaje mi się, dla mnie to są takie przepiękne widoki, które dają do myślenia, łapią za serce, dają taki spokój na sercu również. Lechu spał sam w namiocie, w takim typowym namiocie North Face, jednopowłokowym. My z Krzysztofem mieliśmy tunelowy namiot, w którym mieliśmy oczywiście podzielone role. No tak jest najlepiej, jeśli ktoś się zajmuje tak jak i w domu, w cudzysłowie. Tutaj już nie będę jakichś większych wywodów robił. Krzysztof się zajmował tak zwaną architekturą wnętrz, ja zajmowałem się kuchnią, czyli robiłem za gosposię. I widać, te tyszki idą, po prawej stronie jest jedna droga, po drugiej stronie idzie w drugą stronę. Ruch jest przeważnie też prawostronny. Tak jak mówiłem, nie tylko skutery korzystają, również my, narciarze, maszerowaliśmy przez ten akwen. Ten akwen też jest bardzo popularny dla wypraw tak zwanych maszerskich, czyli są to wyprawy na psich zaprzęgach. Krzysztof miał dużo mniejszą pulkę, potrafi się naprawdę kapitalnie zminimalizować co do potrzeb, co do rzeczy, które zabiera niezbędne. Lechu widać z tyłu idzie, ma dużo większą pulkę, pełną ubrań puchowych ma, które on jest strasznym zmaźniakiem, dlatego jak my na przykład spaliśmy w namiocie, mieliśmy śpiór puchowy i do tego śpiura puchowego wchodziliśmy tylko i wyłącznie no w majtkach i w koszulce i przy minus 20, było nam naprawdę bardzo ciepło, to on ubierał na siebie spodnie puchowe, kurtkę puchową, jeden śpiór puchowy, drugi puchowy i czasami no się nie wyspałem, coś zimno było. Więc no taka ciekawa różnica. No, ale trzeba zaznaczyć, że mieliśmy śpiwory puchowe z prawdziwego puchu, a on miał puch syntetyczny, więc jest to też w pewnym sensie różnica. To jest taki przykład, dlaczego się zastanawialiśmy, dlaczego to jezioro Inari przez Samów, tak dla Pończyków, jest nazywane Świętym Jeziorem. No ale ja sobie pomyślałem, że może właśnie od tego, że to jezioro nie jest martwe, żyje i można powiedzieć, że wydaje odgłosy. Jak szliśmy dzień, dlatego że była piękna pogoda, do takiej różnicy temperatur, jak w dzień było minus 5, minus 7, to jest naprawdę bardzo ciepło jak na warunki zimowe. A nocami gwałtownie wieczorem spadała temperatura do minus 20-23 maksymalnie. Ten lód grubości właśnie metra, półtorej pracował. Pracował w dzień, pracował w nocy, pękał, robiły się takie szczeliny. Czasami szczelina robiła się obok nas, no ciekawe wrażenie, że coś pęka, robi się czarna, malutka przestrzeń. No i na psychikę to rzeczywiście działa, ale tak naprawdę no, nas to, naszych osób to w ogóle nie ruszało, to się może taki lód przemieści z 1,5 centymetra maksymalnie. No i odgłos jest naprawdę niesamowity, tak jak tutaj na Kaszubach mamy jeziora, które jak zamarzną to jest maksymalnie 30 cm lodu i pękający lód wydaje taki bardzo wysoki odgłos, takie bing. A tutaj były takie odgłosy, jakby ktoś dosłownie jakąś bombę granaty co chwilę odpalał na dnie jeziora. Więc ciekawe takie wrażenie, jak dookoła wszystko jest ciche, martwe, a z pospodu wydobywają się odgłosy. To
jest również taka chatka traperska, z tym, że jest to dużo większy luksus, ta była zamknięta, widocznie jakieś skarby były w środku. To zdjęcie przede wszystkim ma ukazać to, jak wyglądają ciekawie drzewa na północy. Szliśmy przez długi czas, przez tundrę, przez drzewa iglaste. I te wszystkie drzewa, jak się przyjrzeć, tak jak i u nas, rosną pionowo, z tym, że one są takie, jakby ktoś złapał obydwa końce tego drzewa i wykręcił z całej siły. Te wszystkie słoje są poskręcane. Dlatego, że przez pół roku mamy tam noc polarną, a przez pół roku mamy dzień polarny, to słońce operuje przeważnie z każdej strony przez dobę z podobną siłą i te drzewa się do tego słońca tak bardzo ciekawie układają. Olbrzymia już przestrzeń się zaczyna otwierać przed nami. Doszliśmy na środek jeziora. To jezioro wtedy jest dużo większym akwenem, tak optycznie można powiedzieć. No i dookoła jezioro jest zamykane przez takie górki, które mają, można też to porównać do kaszał, 100-150 metrów wysokości nad poziomem morza. Oni nazywają tego wzgórza nazwą, określeniem Tunturi. I takie wzgórza praktycznie przez całą naszą wyprawę nam towarzyszyły. Później w terenie Laponii Norweskiej zupełnie inaczej wyglądały, były niezarośnięte, gołe, skaliste. To jest przykład wyprawy maszerskiej, czyli jazdy na psim zaprzęgu. Tak jak widać na pierwszym planie, to jest zaprzęg, który jest całkiem spory. Z tyłu jest minimalny zaprzęg, gdzie jest tylko 5 psów. No i spotykaliśmy tych maszerów, co się okazuje, jest to właśnie bardzo popularny akwen na takie wyprawy maszerskie i ci ludzie byli z różnych krajów. Tutaj z Towarzystwa Turmińskiego ja słyszałem o 4 takich wyprawach maszerskich. Mniej więcej dowiedziałem się, że koszt na polskie złote za tydzień wynajęcie z przewodnikiem takiego psiego zaprzęgu to jest 5000, a wyżywienie, przelot, noclegi w namiotach trzeba już we własnym zakresie opłacić, więc to jest całkiem kosztowna zabawa, że tak powiem. A też to ciekawe, tak jak szliśmy przez Zatokę Botnicką w zeszłym roku, no nikogo nie spotykaliśmy, żadnych zwierząt, lisów, ptaków, bo tutaj mieliśmy takie chwile wytchnienia, przez 2 godziny szliśmy w ciszy, w spokoju, w zamyśleniu. Na przykład po 2 godzinach ktoś przejechał skuterem, ktoś przejechał psim zaprzęgu. I to też dawało bardzo duże takie urozmaicenie tego krajobrazu zimowego. Ci wszyscy ludzie są bardzo sympatyczni, też nastawieni do skuterów. Przeważnie machaliśmy, ale nam też odmachywali. Do maszerów również. Niektórzy się czasami zatrzymywali, wypytywali, gdzie idziemy. Też się dziwili, że na nartach, nie psy, przecież tu wszyscy jeżdżą na psach. Mniej więcej pokonywaliśmy średnio 26 km dziennie, a psim zaprzęgiem średnio można zrobić około 50 km. Spotkaliśmy też miejscowych, również poruszających się na nartach, z tym, że oni mieli swój własny domek prywatny na którejś z tych wysp. Jeździli tak od jednej skały do drugiej skały na jeziorze, świdrem też robili otwory i ryby sobie łowili. Więc mieli zupełnie inne urozmaicenie tego wyjazdu. Tak, żeby się nie zmęczyć w całodniowej tej wędrówce, staraliśmy się średnio co 2 godziny robić postój. Te postoje nie były wcale długie, bo maksymalnie do 15 minut, ponieważ szybko się robiło chłodno. No, przeważnie łyk gorącej herbaty, kawałek czekolady albo jeszcze jakieś inne smakołyki, żeby przekąsić, dostarczyć kalorii. Mniej więcej takich kalorii trzeba dostarczać do 5000 na osobę. No jest to całkiem sporo. Ja przeważnie na takich wyjazdach tyję od tej całej diety. Krzysztof przeważnie chudnie, jest to zupełnie na odwrót. Tu już widać, że ta struktura śniegu też się zmieniła. Jest, na jeziorze jest o wiele bardziej przewiana, przytopiona słońcem. No i noclegi, w większości mieliśmy noclegi w namiotach. Na lodzie spaliśmy.
ale też przez to, że ten region w ogóle Finlandia jest kapitalny do turystyki, nie tyle, że do turystów zagranicznych, ale w ogóle do turystyki miejscowych nastawiona. Jest takie stowarzyszenie Metsähuset, to jest połączenie polskiego, tak jak można porównać, tak, odpowiednika polskiego PTTK-u i Lasów Państwowych. No, oni mają co jakiś czas pozakładane takie chatki. Te chatki między innymi są na wyspach, które są dostępne również latem, można pływać kajakiem lub jachtem. W większości one są otwarte, dostępne, to wszystko jest oznakowane na specjalnych mapach, że one są dostępne dla turystów. W środku jest oczywiście piec, jest drewno, które jest przywożone raz na parę dni przez tą obsługę. Wszystko jest za darmo, są butle z gazem, z których można skorzystać, wiadra, żeby topić śnieg na wodę. No jest to naprawdę bardzo sympatyczna sprawa, ponieważ na przykład ja miałem takie problemy z nogami. Mam sztuczne buty, stworzyła sztucznego, że tak powiem, w których szedłem i codziennie miałem nie mogłem w zwykłych warunkach namiotowych ich podsuszyć, a tutaj w takich warunkach dawało mi to na przykład taki luksus, żeby trochę podsuszyć. Krzysztof ma buty skórzane, codziennie bierze je tylko pod głowę i twierdzi, że ciepło od głowy mu tak wysusza. No rzeczywiście tak jest, bo głowa emituje dosyć sporo ciepła. Tak jak mówi się, że najwięcej ciepła ucieka przez głowę i stopy, to śpiło, że głowa bardziej wystaje na zewnątrz. Jak się taki but da pod głowę, no to troszkę na ciepła uzyskuje. No to są różne typy tych właśnie chatek, to się nazywa tupa, czy można porównać to do szałasu. Na początku mieliśmy wyobrażenie, że jak szałas to naprawdę proste warunki, a tam się okazuje, że taki kapitalny piecyk obrotowy na środku, YouTube wrzuci się tam 3 żerdzie, 15 minut, od razu się ciepło robiło. No później trzeba było taki piec zagasić po dwóch, na przykład 3 godzinach, ponieważ z tego ciepła byśmy nie wytrzymali w tych naszych śpiworach puchowych do rana. No, to jest zdjęcie zrobione o godzinie 23. Widać, jak jasne jest niebo przy horyzoncie. To słońce praktycznie już nie zachodziło totalnie pod horyzont. Na tym zdjęciu nie widać, tu jest uchwycona malutka, bardzo malutka zorza polarna. Mniej więcej co drugi dzień tę zorzę widzieliśmy. W dalszych zdjęciach mam takie ładne zdjęcia właśnie z zorzy polarnej. No co drugi dzień to niebo było mocno zachmurzone, więc nie dało się zobaczyć. Spotkaliśmy również taką wyprawę w Włosi, to byli Hiszpanie. Również się poruszali na saniach, raczej sankami, na nartach. I wcześniej jak nas zobaczyli, chcieliśmy dwie różne strony do tej samej chatki. Też bardzo fajna, sympatyczna kultura. Zobaczyli nas, to nam w tej chatce wcześniej nagrzali w piecu i natopili wody. To jest przykład, jak to jezioro pracowało. Takie pęknięcia robiły się czasami naprawdę gwałtownie. Więc tak jak mówię, jest to fajne wrażenie, że coś się dzieje. Tylko że czasami jest taki problem, jak takie jezioro pęknie i przejedzie skuter, zrobi nacisk, żeby pływała woda. Na taką wodę podmuchnięty śnieg czasami trzeba uważać. Ponieważ jak jest minus 10 w dzień, gwałtownie spadnie taka temperatura, jak się zachmurzy. No jak się zamoczy wiązania, no to później parę minut trzeba spędzić, żeby ten lód wydłubać. Również skutery mają ostrzeżenia, jak jest bardzo duża szczelina półmetrowa, która jeszcze nie znalazła, jak Varo-Railo, czyli uwaga, szczelina, taka osoba na skuterze, która bardzo szybko jedzie, mogła zwolnić i nie wpaść do wody. Mieliśmy tak mniej więcej tylko 3 dni, w których złapała nas mocna zadymka, śnieżyca. No to też dawało nam to urozmaicenie tej całej wyprawy. A tak jak mówiłem, praktycznie cały czas słońce świeciło, było fajnie ciepło. W dzień szliśmy na przykład tylko i wyłącznie na samej koszulce i polarze. Czasami nawet było aż za ciepło, że zdejmowaliśmy ten polar. No za parę godzin już słońce schodziło troszkę niżej, trzeba było się szybko ubierać,
żadnego takiego problemu nie było. No a z racji, że jestem trochę młodszy od Krzysztofa i Lecha, to przeważnie pędziłem do przodu, stawałem, robiłem te zdjęcia, czekałem na nich, ale muszę przyznać, że jak na osoby w takim wieku, to naprawdę średnia 3,5 km na godzinę, którą osiągaliśmy, jest naprawdę bardzo sympatyczna i godny to jest podziwu dla nich. No tu jest taki przykład otwartej wody. No, jeszcze widać, że skutery też, które kiedyś przejechały, powpadały w takie miejsca, więc trzeba uważać. Chociaż czasami było to też przyjemne, jak gdzieś się rozbiliśmy w namiocie, żeby szybciej roztopić wodę, zagrzać wodę, to wystarczyło trochę tego śniegu wykopać i dojść do lodu, gdzie ten śnieg był podtopiony i była taka mokra breja, która się o wiele szybciej topiła od śniegu. Śnieg ma taką strukturę, można porównać do styropianu. Jak się wrzuci na kuchenkę, żeby go roztopić, jak się na przykład nie przykryje, to chyba to jest 50-70% tej wody ucieka, paruje. To jest, tam był przykład już takiej typowej chatki na wyspie. Przy chatkach są przeważnie wychodki z pojemnikami na potrzeby fizjologiczne, które się zasypuje trocinami i torfem. Są też składowiska drewna. Ile drewna się zużyje, tyle trzeba narąbać. Widać, kto oczywiście pracował, Krzysztof. No i wnętrze tej chatki, nie wiem czy widać, między głowami po prawej stronie okna jest taka tablica, gdzie są trzy rzędy kartek, A4. One są w trzech językach, po lapońsku, po fińsku i po angielsku opisana jest taka właśnie kultura, można powiedzieć, tego chatkowania. Drogi turysto, bardzo sympatycznie, że do nas dotarłeś, korzystaj z tego dowoli, ale zachowaj własną kulturę osobistą. Właśnie też ten nakaz, że jak się tyle drewna, ile się zużyje, trzeba przynieść, trzeba po sobie posprzątać. Są wypisane numery alarmowe, w razie czego, gdyby coś się wydarzyło. Są podane współrzędy geograficzne. Nie na przykład numer chatki, nazwa chatki, tylko współrzędy geograficzne, żeby jak się zadzwoni, od razu podać i wiadomo było dokładnie, w jakim miejscu dana osoba się znajduje. No, my z Krzysztofem, tak jak mówiłem, śpiwory puchowe mieliśmy, nie tylko śpiwory, również kurtki. Ja miałem pożyczony w większości sprzęt, zwłaszcza jestem jeszcze studentem, więc fundusze na wiele rzeczy nie pozwalają.